Ej, stary, jest coś. Co? Bez kitu, patrz. O, fuck. Ej, kur... Stary... Ej, stary, po raz pierwszy mamy coś takiego. Taki jest plan. Mam... Siemano. Chcesz wygenerować punkt? Jasne. Dobra, to musisz kliknąć generuj. Zamknięte. Daniel, człowiek, który 2 lata temu wpadł na pomysł rozpoczęcia tej zwariowanej serii z Randonautiki. Ziomek, któremu ciągle mało wrażeń, a wejście w zakazane miejsce nie jest dla niego najmniejszym problemem. Słowo adrenalina pasuje do niego idealnie. Zresztą, chyba sami o tym doskonale wiecie. Mikołaj, dalej chodź, jedziemy! A oto ja, czyli Mikołaj. Wiecznie pozytywny i uśmiechnięty wariat, którego opanowanie często znika w kryzysowej sytuacji podczas nagrania Randonautiki. Pomimo mojego strachu w niektórych momentach, niejednokrotnie podejmuję decyzje zdecydowanie bardziej zwariowane od Daniela. A czemu? Bo tworzymy razem naprawdę świetny duet. Już idę, stary! Rozpoczęły się wakacje. A jak lato i wakacje, to oczywiście emocje. Emocje, które dostarcza Rando, a latem one są nie do opisania. A równie ciekawe emocje doznacie w Raid Shadow Legends, które obchodzi swoją 3. rocznicę. Przez te 3 lata wiele się zmieniło, ale jako RPG na wysokim poziomie Raid nie mógł zwolnić tempa. Dodane setki unikalnych postaci czy frakcja Shadowkin, czyli specjalne plemię wojowników z Dalekiego Wschodu. Swoją drogą, jedna z fajniejszych frakcji w grze. A także niesamowity dodatek do gry, jakim jest Doom Tower, czyli rozgrywka na 120 poziomów. Ciekawym aspektem według mnie są możliwości swojej drużyny. W Raid pojawiło się wiele nowości, a między innymi event Ścieżka Światła, która pozwoli ci zdobyć mnóstwo nagród, ale na szczególną uwagę zasługuje wydarzenie Deliana Chase, w której gracze mogą zdobyć legendarną bohaterkę Delianę. Jedyne co trzeba zrobić, to zalogować się i grać w Raid przez 7 dni od teraz do 20 lipca, a dodatkowo każdy nowy gracz, który wykorzysta kod MyDeliana, będzie mógł rozwinąć Delianę do maksymalnego poziomu. A, więc nie ma na co czekać, tylko pobierajcie grę z mojego linku w opisie albo skanując kod QR, a dzięki temu otrzymacie pakiet startowy o wartości $30, który zawiera m.in. epickiego bohatera Tylera. A, i Victory. Powodzenia w rozgrywce i do zobaczenia w grze. Lecimy do punktu. Ten odcinek rozpoczniemy inaczej niż zwykle. Punkt, do którego się udajemy, został przez nas wygenerowany już wcześniej. Jeszcze o zachodzie słońca. Dokąd jedziemy? Co nas czeka? Jaką siłę wylosowała Randonautika? Tego wszystkiego dowiecie się już za chwilę. No dobra. Ej, ale to nie wygląda na jakiś taki mega... taki mega duży teren. To może... To się chyba to kończy, stary. To może ja bym jednak rzeczywiście zbadał, stary, te okolice tego sklepu. Dobra, to się to nie? Rozdzielamy? No dawaj. Raz. Ej, akurat ktoś przyjechał. Proszę tam, powodzenia. Powodzenia. Na zamkniętym osiedlu pod Poznaniem jeszcze nie byłem. Ale fajny czołg. Wow. Tutaj chyba transportują jedzenie. Słuchajcie, uzupełniają jedzenie w Lidlu, więc nic tu za bardzo nie znajdziemy. Śmietniki są pozamykane. Czy tu jest dojście od tej strony, czy tu by było trzeba znowu przeskoczyć? Furtka jest zamknięta. Tutaj jeszcze mi się wydaje, że radio już chwyta. Ale powiem wam szczerze, że naprawdę jest tutaj lipa, bo jest... Po pierwsze, prawie nie ma śmieci. Tutaj coś dopiero leży. Myślę, że Daniel ma tam znacznie ciekawiej. Wiem, że nietypowo rozpoczęliśmy ten odcinek, a to z tego względu... No, na razie u mnie spokój. Mnie też, powiem ci, po pierwsze nie ma żadnych, nie wiem, odpadów, śmieci, na które warto zwrócić uwagę.
Przeszedłem się tutaj po tym magazynowym wjeździe do Lidla, ale lipo. Ktoś wychodzi jak ktoś z twojej bramy. Tak, tak, jakiś facet w różowej koszulce. Tak, Daniel, słuchajcie, nagrywa jakieś rzeczy na telefonie, już go tam widać. Szczerze, to szkoda, bo miejsce zapowiadało się świetnie. Szczególnie, że zobaczcie, nasze, no może prawie, że ulubione miejsca. Pole, jakiś obiekt duży firmowy, w tym przypadku ten Lidl, i osiedle. Czyli wszystko w jednym miejscu, a niestety nic nie trafiliśmy. Wciąż zastanawiacie się, o co chodzi i dlaczego tak nietypowo wygląda ten początek? Pora na wyjaśnienie. Już zamykam. Zamknąłeś. Zamknąłem, ale otwieram. Otwieram ten odcinek, dlatego witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Randonautica. Tak jak widzieliście, to małe osiedle już zostało przeze mnie sprawdzone. Jak u ciebie, Mikołaj? Szczerze, to słabo. No właśnie, na razie póki co słabo. Pierwszą lokację już wygenerowaliśmy. Bardzo mała moc, więc to może przełożyło się właśnie na to, co spotkaliśmy tutaj. Ale zaraz opowiem wam o intencjach, zaraz opowiem wam o sprzęcie. Dlatego, kochani, rozpocznijmy! Tak jak powiedziałem, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Randonautiki. Czwarty sezon, który przynosi już masę emocji. Widzieliście to w poprzednich odcinkach. Pod poprzednim odcinkiem napisaliście też masę komentarzy, bo aż blisko 3000, w których pisaliście miasta i intencje. No i wybierzemy się w kolejnym odcinku do miasta z najbardziej lajkowanego komentarza. Ale w tym odcinku zabraliśmy ze sobą całą masę sprzętu, o którym już wam mówię. Co mamy? Mamy GoPro, mamy latarki, mamy ze sobą gaz pieprzowy, pitch pointer, mamy mugę, bo zaczęły się już wakacje, a jak są wakacje, to też są owady, komary i wszystko, co przeszkadza w lesie. Mamy drona za ponad 12 tysięcy złotych, które posłuży nam przy termowizji. Być może go dzisiaj wykorzystamy. Oczywiście niezastąpiony garet, który jest wykrywaczem metali. Do tego noktowizor, żeby lepiej widzieć w nocy. Latarka UV. Tak, gdybyśmy czegoś konkretnego szukali. Maczeta, saperka, lornetka, kompas, multitool i alarm dźwiękowy. To jest cały nasz sprzęt na dzisiejszy odcinek, no i oczywiście niezastąpione rękawice. Dlatego, kochani, pora wygenerować nasz drugi punkt, opowiedzieć wam o intencjach, bo jeszcze o nich nie wiecie. Przecież ten odcinek zaczął się nietypowo. Dlatego, kochani, jak jesteście nowi, subskrybujcie mój kanał, wciskając ten czerwony przycisk tylko tam na dole. Oczywiście 20 tysięcy polubień i wjeżdża kolejny odcinek z Randonautiki. A tymczasem pora opowiedzieć wam o intencjach. Jest, mamy. Na polu... Nie, to jest na drodze. Na drodze przy polu. No właśnie. Drugi punkt wygenerowany, dlatego pora wam opowiedzieć o intencjach. A dzisiaj są cztery wyjątkowe intencje, mianowicie ogień, posąg, dokumenty i klucz. To właśnie tych czterech intencji szukaliśmy na naszej pierwszej miejscówce. Tu ich nie było, ale może będą na drugiej. Piszcie kolejne intencje na dole w komentarzach do kolejnych odcinków, a my jedziemy zobaczyć, co tutaj będzie. Nietypowy początek przełożył się na równie nietypowy odcinek. Doświadczyliśmy tego już na kolejnej lokacji. Dron termowizyjny był tutaj niezbędny. Zobaczcie sami. Kolejne pole, ale nie poddamy się. Jesteśmy w punkcie. Wygląda na pole pszenicy chyba. Nie jestem specjalistą, rolnikiem. Nie znam się, więc specjaliści mogą napisać. Ale skoro nie możemy tam wejść, to możemy wykorzystać to cacko za kilkanaście tysięcy złotych, czyli naszego kochanego drona termowizyjnego, który ma dodatkowo wbudowaną latarkę. Puszczam go na to pole, przeskanujemy i zobaczymy. Pięknie. Czy coś tam się znajduje. No dobra, pora sprawdzić to pole. Ale on to mocno oświetla, stary. Ta latarka daje radę, no. Na razie nic nie ma. Kurde, druga miejscowa. Też taka słabsza. No ale poczekaj. Może tu dalej kawałek albo co. Ej! Aha! Co? Dobra. Bo tu się pole kończy. A czekaj, sprawdzę na termo...
wizji. Wiesz co, ja tak trochę nie widzę, bo mi ręką jakby zasłaniasz. Ej, stary, jest coś! Co? Bez kitu, patrz! O, fuck! Ej, kurw! Stary... Ej, stary, po raz pierwszy mamy coś takiego! Ale poczekaj, to jest zwierzyna? Pokaż. W tym momencie po raz pierwszy dostrzegamy coś przy pomocy drona termowizyjnego. Musicie wyobrazić sobie, jakie mieliśmy odczucia, gdy naszym oczom ukazał się obiekt, który ewidentnie wskazywał, że znajduje się coś na polu. Byliśmy maksymalnie podekscytowani. W polu. W sensie tam, w tej roślinno... Ej, stary, ale to jest dziwne, nie? Ej! Ty się ruszasz z dronem, czy on się przemieszcza teraz? Nie, ja tutaj. Ej, ale to jest w sumie taki dziwny... Ej, patrz, ej, włącz, ej, udało mi się włączyć ten! Co to jest? Narzucenie termowizji na realny obraz! Ja pierdolę! Ej, podleć co niżej, to? Podleć niżej, wystrasz to! Poczekaj, moja bateria się... Okej. A czekaj, wyłączę latarkę i włączę tylko sam tryb termowizji, dobra? Dobra. Kurdeczek, o! Pokaż? No coś tu jest, nie? Ej, i to tak wyraźnie, nie? No i idzie. Dwa. Ej, wystraszyłeś chyba to coś. To będzie zwierzę. Nie wiem. Nic, stary, tu jeszcze była droga, stary. Dobra, wracam dronem, poczekaj. O kurde. Jezu, stary, jak agresywnie przyleciał. No ale... Ale co to było, stary, no ogólnie, właśnie. Bo chyba... Ej, serio, stary. No, ale mówię ci, to według mnie to jest dzik, stary. No może to była zwierzyna, no ale no co by to było innego jak nie zwierzyna? No stary, zwierzyna, nie? Chyba. Że było widać nawet takie jakby ścieżki wydeptane, nie wiem, stary, sam. Dajcie znać w komentarzach. Powiem wam, pierwszy raz termowizja w ogóle nam coś złapała na polu, więc... Ale co to w ogóle za tryb, stary, ogarnąłeś? Nie wiem, to jest w ogóle, to swoją drogą to jest mega ciekawe, że udało nam się odpalić tryb, w którym widzimy normalny obraz i narzuconą siatkę termowizji. Coś pięknego. Ale stary, to się w ogóle wiąże z intencją? To jest po***** trochę. Ej, a my nie powinniśmy tam iść. No temperatura, to można trochę ogień, czy nie? Dajcie znać w komentarzach. Lol, ale w ogóle mam ochotę tam się przejść, nie? A jak to jest jakiś człowiek, co leży w trawie, stary? Nie będziemy komuś pola psuć przez, stary. No wiem, no. Bardziej myślałem, ale tutaj... kiedyś zrezygnowaliśmy z pluszaka i żałowaliśmy, nie? To co? Możemy sprawdzić tam z boku, czy jest jakaś ścieżka. Dobra. To się upewnię, czy to dzik. Dobra, chowam drona. Ej, uważaj. Ej, ale prawie sobie skręciłem kostkę, nie? Tu jest jeszcze jakieś pole. O której godzinie żeruje zwierzyna? W sensie, o której je? No nie wiem, stary. No bo... Kurde. Nie, co tu jest? To jest świeżo zaorane? To jest... Tak, stary, tu jeszcze chyba są posiane jakieś rzeczy. No, to ja nie chcę potem chodzić. Nie, no na moje to była zwierzyna. Albo coś. No i... Wydawałoby się, że to zwykłe pole nie zaskoczy niczym ciekawym. A jednak, termowizja wykryła jakiś obiekt, postać lub zwierzę. Prawdopodobnie to ostatnie, ale nie ma co ukrywać. Dodało nam to emocji do dalszego działania. No dobra, ale no coś jeszcze już się... tam się prywatny teren jakiś zaczyna, nie? Coś już się wydarzyło, no to prawda, tam są jakieś płotki w ogóle. No. Dobra, no nic, no nie będziemy psuć pola. Jeżeli to była zwierzyna, to mamy jakiś przedsmak dzisiejszego odcinka. Przynajmniej coś już się dzieje. Fajnie, bo wykorzystaliśmy drona z termowizją. No. To teraz pora wygenerować trzeci punkt. I jesteśmy w Poznaniu, praktycznie w centrum. Wyjdziemy wśród ludzi, przynajmniej taki jest plan. Mam... Siemano. Chcesz wygenerować punkt? Jasne. Dobra, to musisz kliknąć generuj. Dobra, mamy intencję ogień, dokumenty, dobra. Klucz i posąg. No, dokładnie. Spoko. Także planuję przejście tutaj po warcie, więc miejmy nadzieję, że faktycznie ten... Jak masz na imię? Bartek. Bartek. Bartek wygeneruje nam punkt, zaraz zobaczymy, gdzie nas wywali. Na razie nigdzie ci się nie udało, za mało skupiłeś się na intencji. Raz jeszcze, raz jeszcze. A poczekaj, może ty chcesz. Chodź, dobra, chodź. Jak masz na imię? Filip. Siemano, Filip. Duduś, może my... Duduś? No. Dobra, Duduś, mam dla ciebie zadanie. Musisz skupić się na intencjach. Słyszałeś, jakie mamy? Nie słyszałem. Okej, mamy ogień. Siemano. O, k***a. Zobaczcie, co to się dzieje.
Generujemy punkty z widzami, to się dzieje naprawdę. Mamy ogień, posąg, dokumenty i klucz, takie intencje, więc jak będziemy generować, to musisz o nich myśleć. Ogień. Także śmiało klikaj generuj i zobaczymy, gdzie nas wywali. Ja muszę myśleć, dokładnie. Jak po prostu musisz skupić się na intencjach. Poczekaj, trafię. DJ Palasite jest nam, tak? Lecimy, zaraz zobaczymy. 23:47, jak doskonale wiecie, najdziwniejsze rzeczy dzieją się po północy. Mamy punkt. Mamy. 3:83, promień 32. Rozpocznij podróż, zaraz gdzie? Zobaczymy. Gdzie my tu musimy? Okej, okay, to jest pod... przy trzecim liceum ogólnokształcącym obok szpitala. Tam jedziemy. Dobra. Dzięki bardzo, panowie. Powodzenia, dzięki, trzymajcie się, a my lecimy do punktu. Tak jak widzieliście, punkt wygenerowali nam widzowie, ale ludzi też na mieście jest bardzo dużo. Nie ma się co dziwić, tak jak wam powiedziałem na początku odcinka, rozpoczęły się wakacje. A skoro rozpoczęły się wakacje, to i też ludzie wyszli na miasto, bo jest zwyczajnie ciepło. Jest 21 stopni, kiedy nagrywamy ten odcinek. Także jeżeli nas szukacie, to szukajcie nas tam, gdzie nagrywamy. Informuję o tym na Instagramie bardzo często, na moim profilu. Także zapraszam na mojego Instagrama, DJ Palasite. Tam dużo więcej. Zaangażowanie widzów, by wygenerować lokację, okazało się dla nas strzałem w dziesiątkę. Tego jeszcze nie było, żebyśmy sprawdzali miejscówki widzów, ale dla przypomnienia, tak jak wam mówiłem w pierwszym odcinku tego sezonu, jesteśmy przygotowani na odcinek z wami, żeby go po prostu nagrać. Także jeżeli jesteście chętni, dajcie znać w komentarzu. Jesteśmy już... Ej, stary, to nie jest urząd? Urząd Skarbowy poza Niedzicę. Gdzie? Tu. Aha, ej! Ale czekaj, bo główne drzwi chyba tu są. No. A gdzie mamy punkt? Co? No, jesteśmy w promieniu tak naprawdę. W sensie, tak wedle tego, co pokazuje Rando, to jesteśmy... To chodzi o ten budynek. Cały ten budynek, czyli cały budynek Urzędu Skarbowego poza Niedzicę. A przecież mamy intencje, dokumenty. No to wow. Ile masz dokumentów w Urzędzie Skarbowym? No potąd, stary. Na pewno jest raczej zamknięte, no to Urząd Skarbowy w centrum miasta. Dokładnie. Ale no, proszę bardzo, Krajowa Informacja Skarbowa. No więcej dokumentów się znaleźć nie da jak Urząd tutaj, stary. Skarbowego poza Niedzicę. Podatki. Mało tego, nie wiem czy ty, Mikołaj, wiesz, ale w polskim systemie przedsiębiorczym jest pewna zasada, że dokumenty, które posiada przedsiębiorca, musi przetrzymywać przez wiesz ile? Przez 5 lat. Dopiero po 5 latach możesz usunąć faktury i tak dalej, to co jest w rozliczeniu. Co prawda część tych dokumentów też jest w Urzędzie Skarbowym. Pity, nie pity, cała inna masa, ale wydaje mi się, że... Intencja spełniona. Stary. Intencja spełniona, ale zobacz, 3,83 siły, to nie jest dużo, ale cały budynek... Ale za to jak trafnie. Cały budynek jest ten. No, w dziesiątkę, czyli... stary. Widzowie mieli, kurde, strzał w dychę, faktycznie. Ale co, wracamy na 2T, wchodzimy między ludzi, żeby sprawdzić? No stary, to było fajne. Trzeba tam wygenerować punkt. Dawaj, chodź. Wracamy z powrotem. Wydawałoby się, że spokojnie wrócimy do samochodu i pojedziemy do kolejnego punktu. Nic bardziej mylnego. Zostaliśmy zahaczeni przez kolejnych widzów, którzy opowiedzieli nam przerażającą historię. I poszliśmy na jakąś taką górę zwiedzać coś i potem oglądamy zdjęcia, a tam na tej górze takie... W tle, wiecie, takie dzieciaki, nie? Mhm. No, no, no. Takie duchy, nie? I potem gdzieś się doczytaliśmy później, że tam gdzieś znaleźli jakieś pochowane właśnie... jakieś, tam poginęły jakieś dzieci i w końcu tam znaleźli ciała tych dzieciaków. A one na u wielu tam osób tam w jakimś konkretnym tym czasie się pojawiły na zdjęciach, wiecie, w tle, ciekawe, nie? Ciekawe bardzo, no. Kurde, no. Ciekawe. No, fajne, czekaj. No, tak. Ja potem nie mogłam fajne, spać 3 tygodnie. No tak, nie? Ale stary, tu centrum Poznania, jedna miejscówka, totalnie randomowa i to jest Urząd Skarbowy. No tak, stary. I wygenerowane przez widzów, jakie to jest. To jest spory, w ogóle ta ekipa, z którą gadaliśmy teraz, jeszcze ta historia, jest mega. Nie wiem dlaczego, ale podczas generowania kolejnego miejsca Randonautica postanowiła wybrać
nie zgadniecie. Miejsce, w którym już byliśmy. Musieliśmy wrócić nad wartę. Idziemy już do punktu. Co ciekawe, Randonautica wylosowała nam praktycznie to miejsce, z którego startowaliśmy. Z tego względu, że idziemy na drugą stronę mostu, ale tak jak widzicie, nie widzicie, nad wartą jest całkiem sporo ludzi. W Poznaniu płynie, tak jak wspomniałem, warta. Mamy tutaj deptak, ścieżkę. Tam powinno być trochę spokojniej, ale dlaczego nas Randonautica tutaj przyprowadziła i jaką intencję nam spełni? O ile spełni. To, co jest też ciekawe w dzisiejszym odcinku, to fakt, ile mamy interakcji z ludźmi. Na samym początku odcinka, jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać, a dojechaliśmy na osiedle, spotkaliśmy pewnego mężczyznę, z którym zamieniliśmy kilka zdań. Później widzowie, którzy wygenerowali nam punkt, później ta dziewczyna, która opowiedziała tą dziwną, wręcz historię. No i właśnie, co dalej? Zobaczmy. Ty nie jesteś tu po lewej? Jeszcze nie. Jakieś powiązanie z naszą intencją? Chyba ciężko. Chyba ciężko, no. Zamknięte. A zobacz, czy coś tam nie leży związanego z naszą intencją w środku, stary. Rękawiczki? Nie wchodzą. Raczej nie. Nic więcej tu nie widzę tak naprawdę. Ja też. Dobra, zobaczmy tam dalej. Dobra, to chyba wracamy. Ej, stary, chodź tu. Ej. To jest stary. Przegięcie pały, chodź. Co to jest? Klucz, k***a. Co? Klucz, o k***a. Co? Cześć. Gdzie? Po środku k***a odnika, stary. Ja pierdzielę. Czajcie to? Już dwie intencje. Trzy osoby właściwie zahaczone. Widzowie wygenerowali punkt. Non stop coś się dzieje. Jaki to jest p***ny odcinek? Może to jest kwestia tego, że po pierwsze jest po północy, a po drugie są wakacje. Pora wygenerować nasz kolejny punkt. Tym razem promień 5 km i zostają nam w sumie dwie intencje. Posąg. No chyba, że tą pierwszą jako ogień zaliczamy. Nie, ja bym na ogień czekał jakby. Czyli prawdziwy taki, ogień, prawdziwy ogień, ogień, ogień. Znaczy, no nie wiem, jakbyśmy widzieli spalone drzewo albo dom, to też bym to zaliczył. Okej. Okay. Ale nic takiego nie... Nic co by było czarne, zwęglone, ani żarzące się nie mieliśmy według mnie. A to jednak ogień, nie? Mhm. Dobra, no to zobaczymy to w takim razie, co przyniesie nam teraz Randonautica. Dobra. Tak w ogóle mam odpalone tą funkcję wielokwiatową. 2,40 siły. Ej, co to jest za miejsce? Daleko? Czekaj. Nie, to jest tu obok praktycznie. Ej, co to jest? Ej, byłeś tu kiedyś? Bo to jest obok, praktycznie tutaj za rondem. Czekaj, pokaż. A nie, bo to jest... Ej, to jest Poznania? Za galerią? Tak, to jest za galerią chyba. Dobra, dawaj, chodź, jedziemy, zobaczymy. No i jesteśmy na miejscu. Randonautica pokazuje 2,40 siły, promień 83,98. Za nami kontenery, w których... Zapewne znajdują się jakieś dokumenty a propos tego, czyli budowy. Ten cały plac, który pokazuje nam Randonautica, to teren budowy. Powstaje tutaj osiedle niedaleko galerii, która znajduje się właśnie tam. To jest Galeria Poznania, tak akurat się nazywa. No i tu jest teren budowy. Dlaczego nie chce się na niego wbijać? Spójrzcie tam. Nie zobaczę. Ale świecą się dwa okna. Widać? No właśnie. Świecą się dwa okna w tym jednym z budynków kontenerowych, w kontenerach. Dlaczego? Podejrzewam, że znajduje się tam ochroniarz, który ma dostęp do monitoringu. Ten obiekt, cały tutaj teren budowy jest
monitorowane. Ale mimo wszystko, nawet jakbyśmy chcieli uparcie od każdej strony, to albo jest ogrodzone, albo jest monitoring, albo jesteśmy pod kątem obserwacji. No niestety, tutaj nie wejdziemy, a skoro tutaj nie wejdziemy, to to oznacza jedno, że dobrnęliśmy do końca tego odcinka. Dlatego kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zostawiajcie łapki w górę, 20 tysięcy polubień, tak jak widzicie, i wjeżdża kolejny odcinek z Rando. Subskrybujcie mój kanał, wciskając ten przycisk tylko tam na dole, i zaproponujcie 3 intencje, albo 4, najlepiej 4, do kolejnego odcinka. Kolejny odcinek nagramy w miejscowości, którą wytypowaliście w komentarzach. Pisaliście komentarze z miejscowościami, lajkowaliście je, my wybraliśmy ten konkretny. Jaki? Jakie to miasto będzie? Dowiecie się w kolejnym odcinku. Zapraszam was na mojego Instagrama DJ Palasite, tam jest zdecydowanie więcej. Tymczasem dziękujemy wam bardzo serdecznie, widzimy się w kolejnym odcinku i niech moc randonautiki będzie z wami.